Cześć, tutaj Husiek. Witam Was w trzecim audiologu. I w tym audiologu poruszę sobie tematy takie jak skin Minecrafta, który ostatnio zmieniłem i mieliście okazję zobaczyć. Save Minecrafta z mojego świata singla. Mój serwer oraz co po amnezji. No i oczywiście nowa seria, o którą pytałem na Facebooku. Więc tak, może zaczniemy od skina. Część z Was stwierdziła, że jest fajny, część z Was stwierdziła, że Wam się nie podoba. Może ja zajmę słowo w tej kwestii i wyrażę swoją opinię. Otóż tak, jak wszyscy znają mój skin ten poprzedni, tego mnicha czy zakonnika, jak to tam można nazwać. Skin oczywiście z gry Magika. Po prostu używałem go już od samego początku Minecrafta, od swojej przygody z Minecraftem w sumie, jak zakupiłem konto premium. No i wydaje mi się, że po roku przyszedł na niego czas, żeby go w końcu wymienić. Szukałem jakiegoś innego skinu, no i znalazłem po prostu taki, więc przypasował mi, dlatego po prostu będzie to taki skin, a nie inny. Podejrzewam, że mnich przynajmniej przez jakiś okres czasu nie wróci do mnie. Także musicie się, no niestety, przyzwyczaić. Ja wiem, chyba przyzwyczajenie u was robi to, bo zawsze jak gdzieś widzieliście mnie czy coś, to zawsze byłem po prostu w skinie właśnie tego mnicha. Także myślę, że kwestii skina już nie będziemy powoli poruszać i przyzwyczaić się do tego, który jest obecnie. Tak, kolejną rzeczą, o którą strasznie mnie prosicie na prywatnych wiadomościach, jest save z Minecrafta, z mojego solo, z mojego singla. I tak, czy go udostępnię? Na razie nie przewiduję, żebym go udostępniał, przynajmniej do pobrania. Być może dostaniecie go na setny odcinek właśnie przygód z Minecraftem moich. Bo ogólnie zastanawiałem się nad dwoma opcjami. Save na gwiazdkę albo save przy setnym odcinku. Zobaczę, która opcja wyjdzie wcześniej. Ale podejrzewam, że chyba wyjdzie gwiazdka jednak wcześniej, bo jesteśmy na 58 lub 59 odcinku. Szczerze nie pamiętam teraz. To 40 odcinków jeszcze bym musiał nadrobić w ciągu miesiąca, chociaż może by było to do zrobienia, no ale umówmy się tak, że albo na setny odcinek, albo na gwiazdkę ja tego swojego save'a udostępnię wam do pobrania. No i będziecie sobie mogli spokojnie zagrać właśnie na tym save'ie. Kolejna rzecz, serwer Minecraft. Po ostatnim przeglądzie doczytałem się tam dużo komentarzy, że serwer jest od 16 roku życia. Nie wiem, skąd wam się to wzięło. Skąd się wzięło to tym osobom, które tak stwierdziły, że serwer jest od 16 roku życia. Więc ja to zrobię takie małe sprostowanie. Serwer jest premium i taki premium on zawsze będzie, taki zostanie. Nie będzie zmieniany nigdy na non-premium. Także jeżeli ktoś nie ma Minecrafta oryginalnego, to jedyną rzeczą, dzięki której będzie mógł sobie zagrać, to jest po prostu kupno konta premium, kupno Minecrafta. I wtedy na pewno będzie mógł wejść. To, że wam pisze tam bad login czy coś, to jest właśnie to, że nie macie konta premium. Whitelist tutaj nie ma, więc ja też nie wiem, skąd wam się bierze, żebym was dodał na whitelista. Też dostaję takich wiadomości kilkanaście w dniu, żebym was dodał na whitelista. Whitelista tutaj nie ma, tutaj jest tylko serwer premium i nic więcej. Serwer jest oczywiście dla wszystkich, a nie, tak jak mówiłem poprzednio, że ktoś tam napisał, że od 16 roku życia. Od 16 roku życia jest prowadzona rekrutacja na załogę serwera, czyli administratora lub moderatora, ale nie na to, żeby sobie po prostu pograć na serwerze. Pograć sobie może każdy i każdy może mieć większą rangę niż gracz. Jak zdobywać rangi i tak dalej, wszystko macie opisane na forum, także jak coś, to tam was odsyłam i myślę, że wszystko sobie wyjaśnicie tam. Tak, kolejną rzeczą amnezja. Amnezja, jak widzicie, powoli wydaje mi się, że zbliżam się do końca i niedługo chyba skończę tą serię. Więc zastanawiam się, co by jeszcze, jaką serię by wypuścić z takiej też mrocznej gry. Obecnie zastanawiam się nad Penumbrą, Penumbra chyba. O ile dobrze pamiętam teraz tą grę, to Penumbra. Jest to ogólnie też tych samych twórców gra, z tego co też dobrze kojarzę. I też zachowana w takim mrocznym klimacie, więc może za nią się wezmę. Może wyraźcie swoje opinie, czy byście chcieli właśnie w nią sobie oglądać ze mną odcinek, albo może i zagrać, jeżeli by ktoś tam też miał tam ochotę. Tylko jak mówię, nie wiem, czy dobrze powiedziałem ten tytuł Penumbra, czy,
Nie wiem, no coś na P w każdym chociaż i wyleciało mi to z głowy teraz. Tak, no i ostatnią rzeczą, o której chcę powiedzieć, nowa seria Minecrafta na pewno i być może jakaś nowa seria z innych gier, ale z innych gier tam u mnie na Facebooku piszecie różne propozycje. Ja z tego myślę, że coś wybiorę, ale to zostanie na dalszy plan. Nowa seria, jeżeli chodzi o Minecrafta, bo jak też widzicie, powoli seria survivalu z Magdą zbliża się ku końcowi. Tych zadań nam cały czas ubywa i myślę, że tam jeszcze parę odcinków będzie i prawdopodobnie zakończymy już tą serię. Jak już wykonamy wszystkie zadania. I tak się zastanawiam, co byście chcieli zobaczyć jeszcze z Minecrafta. Bo tak jak mówiłem, survival z Magdą się skończy, ale będzie trwał jeszcze survival z Karoliną, z którą właśnie też kręcę Minecraft Island Adventure Playset. Zresztą możecie sobie to zobaczyć u mnie na kanale. I na kanale u Karoliny też są odcinki z jej perspektywy, także jak coś, to tam też możecie sobie zajrzeć i zobaczyć. No i te odcinki pojawią się też już niebawem. Niestety mieliśmy krótką przerwę z nagrywaniem z Karoliną, bo no, niestety była chora i głos jej na to nie pozwalał. No ale będziemy po prostu nadrabiać te odcinki. I ogólnie zastanawiam się właśnie nad kolejną serią, która zastąpi serię obecnego Survivalu z Magdą. Także nad tym się jeszcze zastanawiam, kto by tam wystąpił i na czym by ta seria miała polegać. Ale podejrzewam, że również będzie ciekawa i zacna, że tak powiem, dla was, dla oglądających. Także myślę, że wszystko wyjaśniłem tutaj. O, widzicie, jeszcze nie. Jeszcze jedna sprawa. Serwery Minecraft, bo też duża część z was pisze do mnie, aby wam zrobił serwer na Bookicie i tak dalej. Wybaczcie, ale no, nie mam na to czasu obecnie, żeby robić każdemu indywidualnie serwer. Kolejną kwestią jest to, że niestety, jak wiecie, wychodzi wersja 1.9, co liczy się z tym, że będzie trzeba poczekać na wersję Bookita pod 1.9, to też troszkę zajmie, a mija się z celem to, żebym ja wam robił serwer, poradnik teraz jeszcze raz, jak zrobić serwer pod 1.8, skoro będzie nowy Craftbookit, będą nowe pluginy. Być może będzie się już troszkę inaczej to robiło, bo tak jak mówię, Group Manager, czy tam Essential zmienia się z każdą wersją i może to troszkę wyglądać inaczej, więc postanowiłem, że zrobię wam taki poradnik, jak wyjdzie już oficjalna wersja 1.9 i oficjalna wersja Craftbookita pod 1.9, to wtedy za to się zabiorę, zrobię poradnik. I prawdopodobnie dam taką świeżutką wersję czystego serwera do pobrania, przynajmniej tych plików i pluginów, i resztę będziecie sobie musieli zmodyfikować pod własne ustawienia, własne upodobania, zgodnie z tym poradnikiem, który będziecie mogli wtedy też zobaczyć. No i myślę, że tak to będzie po prostu wyglądać. Opcje jeszcze modów, które mam na singlu. Tak jak ostatnio mówiłem, zrobiłem poradnik. Część z was sobie z tym poradziła, część z was dalej do mnie pisze, żebym wam udostępnił plik Minecraft Jar. Nie wiem, czy po prostu nie oglądaliście tego poradnika do końca, czy nie. W każdym razie mówiłem tam, że Minecraft Jar jako tako nie udostępnię. Jest to niezgodne z prawem firmy zajmującej się Minecraftem. Więc to odpada, żebym udostępnił właśnie plik Minecraft Jar. No i oczywiście, choćbym wam też udostępnił ten Minecraft Jar, to nic wam to nie da, bo niektóre mody są dodane nie tylko do Minecraft Jara, ale również do resources i mods folderów. Także to też chyba nie zda swojego egzaminu. Także zapraszam was tam do poradnika. Naprawdę, jak będziecie to robić zgodnie z planem i tym, co się dzieje w tym poradniku, to nie ma po prostu możliwości, żeby wam coś nie działało. Tym, którym nie działa, muszą gdzieś popełniać błąd i wtedy zapraszam was jeszcze raz do oglądnięcia tego poradnika i zobaczycie, może gdzieś robicie jednak błąd. Także myślę, że chyba teraz już to wszystko. Oczywiście zapraszam was na swoje filmiki. No i myślę, że będziecie się nadal dobrze bawić ze mną i z osobami, z którymi sobie gram. Także trzymajcie się. Dzięki za uwagę. Pa, pa.